jeździ po całej województwie. Rozpiera go energia. Trudno za nim nadążyć. Megi startujemy, bo każda chwila to będzie kurna coraz większy kisiel w majtkach. A co takie zakurzone? Trochę dziwnie. Nie ma wyświetlacza biegów. Ale dziwny ten zegar jest, ty. Gdzie ja nogę kładę, nie wiem. Ale szeroko sety tu są. Ale dziwacznie. Ale strasznie szeroko łapy. Szeroko nogi muszę mieć bardzo. Bardzo szeroko. To też jest chyba jeden z tych motocykli, których się nie obejmuje nogami w ogóle. A ciekawa maszynka. Cześć. Zobacz, jakie budziki ma dziewczynka na motor w sam raz. O kurde, baletki. Może na komunie jadą. Nie ma wskaźnika paliwa. O, pewnie rezerwa jest tylko. Tylko jest rezerwa, ta. Pojeździłoby się trochę. Swędzi mnie łapa. Widzę, że motocykl też z dołu chce iść. Chce iść. Chce jechać. A się tak bujam, jak taka torba gwoździ. No jakiś momentami jakiś dźwięk tam słyszałem. No coś tam troszkę. Wibracja jest potężna, masuje stopy jak nie wiem przy tych obrotach. A tu też nawet obrotomierza nie ma, nic. No, ale to się kręci bardzo nisko. Ale to jest, wiesz co, ci powiem, że to jest dziwne, że nie ma nic, żadnych instrumentów, a w tym kółku kalkulator taki jak z komunii, nie? Ale lusterka duże, wszystko widzę, wysoko. 27 stopni. No czuję, czuję. 5 biegów tylko. O! No demon to nie jest. Kamerę masz skierowaną na kierownicę. I tyle dobrego będzie z tego filmowania. Też jak podgląda mały. Chowa się za słupek. No ale się śmiało. A jakby to ci powiem, jakby to rurkę na to założyć, to by było ho ho. Czuję tak po nim, że ma ochotę pohałasować, tylko jest... O, byłoby, byłoby coś, byłoby ładny dźwięk. Ale wibruje niesamowicie, ty. Co to, przy sobocie tak ludzie do tego? To ślub jakiś. Śluby, komunie, srunie, pierdunie. A, to widzisz, tu to miało być szkolenie, ten Automobil Klub Polski. To tu jest domowe lotnisko po prawej. I tu jest ten ich ośrodek właśnie szkolenia motocyklistów. Dzień najwyżej można. Co tam się dzieje? No dzieciaszki z auta obok mi machają, takie małe fotelika. Hej. Rodzice się śmieją. Fajnie, wesoło. Dzień dobry. Tak, ale widać, że to jest japoński motocykl, nie amerykański, od razu. Jak wsiadłem, to tak, sprzęgiełka, wszystko takie delikatniuśkie, biegi też tak wchodzą, żebyś mógł je, wiesz, pałeczkami zmieniać. Widzisz, jakie miejsce robią i się dziwnie patrzą teraz. No pa, zrobię mu miejsce, nie jedzie, no. No, to burak. To burak jakiś. Ja powiem ci, że dosyć wysoko siedzę. Dosyć wysoko, tak z tyłu jak na ciebie patrzę, to tak trochę wyglądasz jak na jakiejś tenerce. Coś takiego. Szeroko masz tą kierownicę. No szeroko, kiera jest bardzo szeroko, to muszę przyznać. Nie tak źle jest. Jest co klepnąć. Ale kręci tym interesem. No ci powiem, że ten przód to trochę do życzenia pozostawia. Mówisz o hamulcu przed nim? Mówię o hamulcu, Brembo to nie jest. Nie. Może jest to głupia uwaga, ale przód to... Hamuje, ale no... Jedź gościu, jedź, bo ja będę wolno jechał. Ta, ej, ten przód to jest kurna. Trzeba go wdusić naprawdę do końca, żeby jakaś akcja była. Nie jest to, nie ma takiego brania dobrego, no. Hej, Lango.
trudno za nim nadążyć. Co fajne, ma te tablice i te linie, to białe na czarnym. Taki jest oldschoolowy bardziej. Tu zarzuciłem kotwicę na tył, nie? Z całej siły. I coś tam zaczyna tyrkać. Tak, ale zdecydowanie tył jest taki sam mocny albo mocniejszy jak przód. O, jak w Dewilce. Tygrys stoi. Nic tu nie ma, ale tygrys jest postawiony. Bo tu jest niepotrzebnie, tutaj przeszkadza i na stojąco, i na siedząco. Chyba żeby ktoś miał bardzo krótkie takie nogi jak kaczuszka, to by tu nie sięgnął może nawet, ale ja w tej chwili cały czas kolanem po tym filtrze. Jak stoję, to tak samo. Żelazowa Wola. Byłem kiedyś w Żelazowej Woli. Bo byłem tam w tym domku tam. A to wszyscy ze szkoły chyba byli, nie? U Chopina. No to dworek taki park troszkę dookoła. Tu są w ogóle jakieś przyciski? Tu nie ma chyba. O, jest jakiś guzik select na kierownicy. Ty, teraz dojrzałem. Zaraz go tu zmolestuję. Odo 463, trip 2 i zegarek. To rzeczywiście, widzę, że tutaj najlepszą funkcją w tym to jest ten zegarek, no. Taki ładny lakierek, ten czarny, taki zakurzony. Od razu lepiej. Tu jest, za tym jest trochę cienia, to ja sobie tutaj przyhamuję. Dobra, spitalamy. Ale czuć, że to Yamaha, czuć, że to nie jest amerykański żaden, ani angielski. Fajnie, skrzynia chodzi w porządku. Z neutralem w ogóle nie ma problemu, jak masełko. Kurde, jak ja to uwielbiam, no. Taka piękna pogoda i motocykl, i można sobie, kurde. Musimy jechać, odstawić to twoje auto i będziemy już jak ryba w wodzie. O Jezu, ale no, na dziurach się dostaje po dupie, twardo. Wszystko idzie na kręgosłup. No i Żelazowa Wola, Chopin. Na kamerze robaki. Fajnie można sobie kapustę przewietrzyć. Nie jest to takie, że tak powiem, straszne jak u mnie wstawać, że musisz naprawdę pajacować super ostro, nie? Bo jak kładę prawą nogę na śródstopie, to już czuję, że nogę na czymś stawiam. I stawiam ją na wydechu. No, czyli prawa noga musi być położona tak, że masz zapiętek i na zapiętku tam zblokowana. Bo skąpili we wszystkich przełącznikach, znacznikach, to chyba taki urok ma być tego, tak? Tak, jak najbardziej chyba ograniczone wszystko, uproszczone do minimum. To ma być taka surowizna. Ten, jakie ma naklejki na tej audycji, ja... Gościu nie potrafił 4 przykleić cyfry, tylko przykleił ją odwrotnie. O, jakimś jedzeniem podłym trochę zaleciało. Frytki jakieś czujesz? Jakieś fryty takie? No ja nie czuję właśnie, ciężko mi jest, mówię, tam wszystko to zamykane. A, ty tam się klimatyzujesz, cwaniaczku. Siemano. A może i nie byliśmy, bo to mi jakieś takie się wydaje znajome. No właśnie, też tak na to zwróciłem uwagę. Na V-kę to coś to słabo silnikiem hamuje. Słabo? Słabo jakoś tak. Moja to zarzuca taką kotwicę, że normalnie masakra, a tutaj to tak... Jesteś na kolek? Tak. Honda jakaś nie za duża? Ten drze mordę, daj mu, krzyczy. O, rezerwa! Czyli
Czyli liczy mi teraz ile już na rezerwie, 1,6, 1,7 km. Jak się włącza rezerwa, to włącza się F i zaczyna naliczać ci, pokazuje ci ile na rezerwie już zrobiłeś. Nawet tu chyba kiedyś tankowaliśmy. Nie jest to wykluczone, bo też coś tak kojarzę. O kurna, całe mi zostało. Metal, metal. 40 zł. Kurna, ile się z nich trawy posypało na zakręcie. Ja pierdykam. Nasypali masakrycznie, ty. O, jakaś blondyneczka w kucyk spięta z naklejką motocykle są wszędzie w Picanto. Zjeżdża mi na maksa. Dzięki. Ale minę miała straszną. Jaki robak po mnie chodzi, paskudny. A, z kanapą to by mogli coś pomyśleć. Kanapa jest nie w naszą alejkę zupełnie. To moja jest lepsza, a twoja to już w ogóle. Trochę myszkuje. O tak, tak, nie, on stabilny to nie jest. Ale idzie, nawet na, i to ociągnąłem na ostatnim biegu. Tak, ale fajnie, coraz swobodniej się czuję. Zwłaszcza mi się podoba ta jazda na stojąco. Wygląda jakbym na cruiserze na stojąco jechał. To jest nie najgorzej. Zobacz jak pięknie zielony i błękitny kolor. Ale pięknie. No zobaczymy jak dzisiaj po całym dniu jak moja dupa będzie wyglądała. Przyjrzymy się jej. Ale wysoko wlazłem. Uhu! Może tu widać i góry z jednej strony, może z drugiej góry. Całą Polskę widziałem. Ciekawe czemu nie dali tutaj tego okrągłego z tego XSR 700 czy 900. One mają tam okrągły i cały mają wyświetlacz w tym okrągłym i to wygląda fajnie. Tu jest cały ten okrągły i taki mały kwadracik w środku. Trochę tak stylistycznie mówiąc oczywiście, nie? Każdemu się co innego podoba, no ale... Najlepiej wskazówkowy, wiesz, najlepiej wskazówkowy Harley do tych wszystkich takich mniejszych też normalny wskazówkowy kładzie. No tak właśnie słabo to wygląda ten ekran, tak jak na to patrzę to tutaj by bardzo pasowało, jakby był biały albo czarny z czerwoną wskazóweczką podświetloną, dobrze by wyglądało. Ten miał jajka odparzone całe. No chyba to nam trochę dłużej zajęło niż normalny powrót z Warszawy. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.